Instalowanie Linux Ubuntu Mate. Startujemy. Mam Windows 10, 64 bit, ale chcę go wyjebać, bo cały czas Microsoft mnie śledzi, co chwilę się włącza ikona lokalizacji, więc chcę, żeby mnie pocałowali serdecznie gdzieś. Będę instalował Ubuntu Mate. To jest stary laptop Toshiba Satellite 660-108. Zamienimy głupiego Windowsa na coś lepszego. W tym celu muszę ponownie uruchomić komputer. Ponowne uruchomienie. Laptop jest stary, bo jest z 2012 roku, ma i trójkę. Ale szczerze naprawdę, Windows mnie wkurwia niesamowicie. O. A czemu się nie włączyło? Pewnie trzeba w boot menu wejść, przerwę na chwilę. Podejmę drugą próbę. Proszę, już idzie. Wystarczyło wejść z klawiszem F12 do boot menu i zaznaczyć na tabeli, żeby się rozruch zaczął od napędu DVD. Proszę bardzo, będzie instalowanie Linux Ubuntu Mate 18.0. Ha! Już Microsoftcie przegrałeś. Po pierwsze tak, Ubuntu Mate ma mniejsze wymagania systemowe, potrzebuje mniej RAMu i mniej miejsca na dysku, a nie jak Windows, kupę niesamowicie wiele miejsca potrzebuje, aby działać. Ja po prostu naprawdę do gier potrzebuję tylko komputer stacjonarny, a laptop tu może mieć nawet kurde Ubuntu Kali, aby tylko coś było na nim i działało. Ważne, że idzie. Już wam potem pokażę, jak już się wszystko załaduje, bo tak to cały czas nagrywać to jest niezbyt fajne. Jedziemy dalej. Mamy do wyboru wypróbuj Ubuntu, zainstaluj Ubuntu. Wybrałem język polski. Zainstaluj Ubuntu. Ja się nie będę pierdzielił. Nie chcę już mieć do czynienia z tym durnym Windowsem. Oczywiście mój kolega jest fanem Windowsa, ale nie można mu tego zarzucać. Możemy sprawdzić polskie litery. Ile? Jest eści ku. Wszystko gra. Dobra, jedziemy dalej. Polski, polski. Naprzód. No to mówi, normalna instalacja i tutaj pobierz aktualizację. To powiem tak, radzę zaznaczyć jedno okienko i no to pobierz aktualizację, zainstaluj aktualizację do Wi-Fi, Graphics, Media Format, czyli żebyście mogli oglądać filmy i muzyki słuchać. Dobra, naprzód. Po prostu mam dosyć już Windowsa, chcę zmienić to na coś lepszego. Ja nie będę się bawił w tworzenie partycji, bo można tu przed instalacją sobie partycję utworzyć i tak dalej, bla 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 bla. Linux Ubuntu Mate będzie zainstalowany na dysku SSD. GoodRAM o pojemności 256 czy coś takiego gigabajta.
i to powinno mu wystarczyć. Oczywiście będzie trzeba wstukać sekwencję potem w terminalu, żeby dysk się czyścił. Dysk się czyścił codziennie o 12. Instalacja obok Windows, nie chcę obok Windows. Chcę wyczyszczenie dysku i zainstalowanie systemu. Bo mam już mnie wkurwia ten debilny Windows. Zrobić to zmianę dyskiem. Jeśli kontynuuję. Naprzód, kurwa tam. Cały Windows pójdzie się srać. Dobrze mnie zlokalizowało. Naprzód. To przerwę. Jak już widać, już właśnie idzie dalej instalacja. Koniec z Windowsem, definitywnie. Jestem z tego szczęśliwy, że wreszcie nie będę miał Windowsa. Wreszcie ten komputer będzie mógł normalnie działać, a nie kurde być obciążony Windowsem, który potrzebuje. To nie jest tak, że komputer z Windowsem potrzebuje 32 bity i 64 bity. 32 bity potrzebują 3 giga RAM, czy tam 2 giga, a 4 bity potrzebują 4 coś giga. Nie, to nie jest tak. 4 giga to jest potrzebne, żeby 64-bitowy Windows w ogóle wystartował na waszym komputerze, sam instalator wystartował. W przypadku wersji 32-bitowej jest potrzebne 3 giga RAM-u, żeby sam instalator wystartował, więc osoby biedne radziłbym, żebyście się zaopatrzyli w minimum 8 giga dla wersji 64-bitowej i co najmniej 6 giga RAM-u dla wersji 32-bitowej. I nie jeden informatyk wam powie, że to jest prawdą. Dlatego polecam innym ludziom Ubuntu, system, który nie wymaga dużo RAMu, nie wymaga dużo miejsca na dysku, a naprawdę śmiga lepiej od Windowsa i się nie wywala, nie krzacze, nie ma blue screenów i tak dalej. Działa na innej zasadzie jądra systemowego i innych programów i kodu w ogóle i po prostu nikt się w to nie, żaden, jak to się mówi, piraci i hakerzy się nie bawią w hakowanie tego, bo oni polują bardziej na wasze smartfony i kurde i komputery, na których macie wszystko, niż na taki komputer z Linuxem, bo kto może w tym co, w ogóle cokolwiek trzymać. Ale ja chcę się przesiąść na Ubuntu, który jest o wiele lepszy niż Windows. No. I pokażę wam, jak to wygląda, jak się dokończy instalacja.